Dostałem zapytanie, na które chcę odpowiedzieć bez bawełny. Brzmi on: czy kobiety rzeczywiście powinny się skupiać na swojej urodzie? Jak sam sobie zadaję to pytanie, to odpowiadam, że nie tylko. Z wyłącznie atrakcyjną kobietą mógłbym być, ale na pewno nie w długoterminowym związku. Ja potrzebuję również wspólnych pasji. Młody człowieku, pragnę cię poinformować, że jeżeli poznasz dziewczynę, kobietę, która będzie miała tę samą pasję co ty, na przykład piłkę nożną, to możecie stworzyć całkiem miłe stowarzyszenie kopania w to okrągłe. Jeżeli spotkasz dziewczynę, której pasją będzie jazda na rowerze, możecie bardzo miło pedałować przez lasek. Ale długotrwały związek tak czy inaczej musi być oparty na tej samej pasji. I dlatego natura zadbała o to. O tę pasję. Jak ci się urodzi dziecko, takie małe, obsrane, rozkrzyczane i ty będziesz je mył, kąpał, opiekował się nim, stanie się to twoją pasją. To się stanie twoją najważniejszą pasją. Natura o to zadbała i dlatego proponuję ci, weź sobie przynajmniej taką, która będzie miała do buzie.